Cześć wszystkim, Michał Bełdowski z tej strony. Dzisiaj wam powiem wam jakby o tym, jak, znaczy tytuł mojej prezentacji to Lead Time from Days to Minus, czyli tak naprawdę jak w Odeno udało nam się utworzyć platformę typowo self-service dla naszych deweloperów i dla naszych partnerów, aby byli w stanie szybko, sprawnie, najlepiej jeszcze bez naszej pomocy, czyli bez pomocy osób odpowiedzialnych za GCP, dodać sobie nowe zasoby potrzebne dla aplikacji, platformy, produktu, o tym będzie produktu czy jakby aplikacji, o tym będzie jakby cała prezentacja. Krótko o mnie, jestem Michał, mam 39 lat, trójkę dzieci, tak naprawdę DevOpsem jestem odkąd pamiętam, bardzo szybko moja kariera jakby poszła w tą stronę. Uwielbiam to, co robię, pasjonuję się tym, myślę, że mam duże szczęście, że robię to, co robię i sprawia mi to tak dużo przyjemności. Dalej o mnie, jak już powiedziałem, DevOps zawsze. Pierwsze rzeczy takie automatyzacje robiłem jeszcze w 2000 roku, kiedy tak naprawdę nikt jeszcze o tym nie mówił. Były to proste skrypty w PHP z GUI w frameworku Symfony do automatyzacji deploymentów, taki pełny zautomatyzowany proces. Komercyjnie w IT od 2001 roku zaczynałem jako programista PHP. Kto w tym wieku nie zaczynał jakby od tego. W chmurze od 2010 roku mogę powiedzieć, że jestem cloud native. Z mojego doświadczenia udało mi się w pełnym stopniu uniknąć pracy z bare metalem. Nigdy jakby nie miałem przyjemności bądź nieprzyjemności pracy z serwerami fizycznymi. Wszystkie jakby produkty, aplikacje, rozwiązania, które udało mi się tworzyć, były zawsze otwarte, oparte o chmurę. Na początku był to AWS, od 3 lat jakby GCP, idąc dalej. Mówię, na stanowisko DevOpsowe od około 2014 roku, w Odeno od 2019, gdzie miałem jako pierwszą styczność z platformą GCP. Aktualnie jestem Cloud Team Leadem. Udało mi się w ciągu tych 3 lat certyfikować z Cloud Architekta i Security Inżyniera. Prywatnie mąż Agnieszki, tata Franka, Hani, przepraszam, Antka, Franka i Hani. Gdybym nie był DevOpsem, to robiłbym jakieś fizyczne rzeczy. Najchętniej chyba byłbym spawaczem. Do tej pory nie wiem, gdzie mi się, jak to się stało, że jestem tu w IT, a nie robię fizycznie rzeczy, no ale jakby tak bywa. A mimo wszystko jestem zadowolony z tego, gdzie jestem zawodowo w życiu w tej chwili. Dalej, w Odeno około 300 inżynierów, partner Google Cloud, lider usług Bank as a Service. Pierwsza taka platforma 100% w chmurze, oferująca pełen wachlarz usług bankowych. Zapewniamy pełną obsługę klienta usług bankowych, począwszy od onboardingu, karty, konta, płatności, kredyty, wszystko w modelu B2B2C. Zapewniamy taką platformę od A do Z. Nasi klienci pochodzą z różnych branż, e-commerce, fintech, bankowość i handel detaliczny. Po więcej szczegółów zapraszam na stronę naszą internetową wodeno.com. Dobrze, tyle z przedstawienia. Idziemy dalej. Tutaj taki krótki slajd przedstawiający skalę tego, czym nasz zespół, tak korowo DevOpsowy, platformy, czy tam cloudowy, Team Cloud, można powiedzieć, się zajmuje. Mamy aktualnie 24 klastry Kubernetesa, 550 instancji Cloud SQL. To jest oczywiście rozdzielone między różne środowiska, wszystko między tam powiedzmy dev, test, UAT, prod, różni tenanci, różne projekty. To jest jakby skala wszystkiego, co mamy dostępne w Odeno. 99% głównym opisem naszej infrastruktury technicznej jest jakby używamy do tego Terraforma. 99% tych wszystkich elementów jest opisane w kodzie. Rzeczy, które nie są opisane w kodzie, które są wyklikane z konsoli GCP
czy w jakikolwiek inaczej utworzone, to nie da się tego zrobić, a są takie elementy w Google, bądź na etapie naszej implementacji nie dało się tego zrobić, więc podjęliśmy jakiś skrót albo rozwiązaliśmy to inaczej, ale staramy się te rzeczy na bieżąco dociągać. Wszystko jest w miarę świeżej wersji Terraforma, to te rzeczy, które są niezmigrowane, to zostały sobie, są po prostu mało uczęszczane, nie modyfikujemy ich. Głównym naszym, jakby głównym elementem infrastruktury jest klaster Kubernetesa. Tak jak na wcześniejszym slajdzie było, że mamy ich tam 24 across wszystkie środowiska. Ta ilość pewnie będzie rosła. Też mamy klastry szerowane między tenantami, między środowiskami. Jesteśmy mocno, mocno fleksyjni, jeżeli o to chodzi. Czyli tak na dowolnym klastrze Kubernetes jesteśmy w stanie zainstalować tak jakby dowolne środowisko. One są pod spodem odseparowane od siebie poprzez network policy, odpowiednie uprawnienia. Gdzieś tam pojawia się już mocno zaawansowany airbag, który jakby broni tych rzeczy, żebyśmy byli zgodni tam z pewnymi regulacjami bankowymi, czy też jakby innymi frameworkami bezpieczeństwa. Staramy się nie używać do jak naszych usług VM-ek. Kubernetes daje nam tą fleksyjność i te rzeczy, że praktycznie wszystko da się tam wepchać. Oczywiście traktujemy to mocno z rozsądkiem. Są też rzeczy, których nie jesteśmy w stanie wrzucić na VM-ka. Są to na przykład compliance'y typu F5, czy platformy od partnerów zewnętrznych, które są dostarczane jako black box na VM-kach, na przykład platforma do obsługi Swiftów. To są niestety Windowsy i na tą chwilę nie ma innej możliwości urządzania, jakby nie da się inaczej utworzyć tych elementów GCP, jak instalując to na maszynie VM. Dobrze, skoro wszystko jest w kodzie, to gdzie jest problem? Tak? Wystarczy, jeżeli ktoś potrzebuje zasób GCP, wystarczy go skierować do repozytorium. Tu jest repozytorium, jak zrobisz sobie pięknego merge requesta, to kod zostanie podjęty, zasób się utworzy, będzie dostępny. Tak, wszystko jest fajnie, ale ten Terraform jest jednak skomplikowany. Jakby bardzo podstawowe przykłady są proste. Jak im idziemy dalej w las, dajemy usługi, obsługujemy coś, mamy jakby zaawansowane procesy, ten kod zaczyna się troszkę komplikować. Nie każdy deweloper ma czas, nie każdy deweloper chce wiedzieć, jak ten Terraform działa, tak? No bo jeżeli skopiuję sobie ze strony prosty przykład, gdzieś próbuję ten zasób zainstalować w zaawansowanym środowisku, to nagle musi przekazać jakieś konfiguracje, zmienne, znalezienie tego, zrozumienie. Przepraszam. To zrozumienie tych procesów strasznie się komplikuje. No i tak te moduły jakby też się komplikują, użycie, więc chcieliśmy tą całą implementację, cały ten space naszego systemu uprościć. Dodatkowo problemem było to, że takie bardziej zaawansowane requesty i ilościowo spływały zawsze do naszego zespołu, więc ponieważ platformy rozwijaliśmy, mieliśmy dużo swoich rzeczy i te requesty były trochę tak dławione. A dobra, bucket to się zrobi kiedyś tam, Cloud SQL, okej, okay, jakby kiedy indziej. Ten czas na to, jak zespół od requestu do momentu, kiedy zespół, powiedzmy, na środowisku deweloperskim, już nie mówię później produkcyjnym, na środowisku deweloperskim otrzymał taką instancję, no trwało to w nieskończoność, tak? Więc chcieliśmy to przyszybszyć. Tutaj jeszcze jakby mała ciekawostka, jeżeli chodzi o dlaczego ten moduł, który tutaj widzimy, jest tak dość skomplikowany. Tego, to jakby przygotowanie mu to było właśnie przygotowanie modułu Cloud SQL do przeprowadzenia procesu DRP, czyli tam Disaster Recovery procedur na instancji Cloud SQL, ale bardzo nam zależało, żeby ten cały element był przeprowadzony z kodu. Czyli jeżeli robimy DMP, to robimy commita, merge request, leci pipeline i on przełącza tą maszynę i później jest w stanie wrócić do stanu takiego, że dalej jest replikacja. Działamy generalnie w architekturze Active-Active w dwóch regionach GCP. Bardzo nam zależy na tym, żeby utrzymać wszystkie zmiany, które są na środowisku w kodzie. Więc tak naprawdę zrobienie DRP to jest seria kilku merge requestów do repozytorium, potem się uruchamia pipeline i przeprowadza system i aplikacje i wszystko, co pod spodem, przez taką procedurę.
To jakby z ciekawostek udało nam się wykonać, właściwie to już drugi taki test mocny DRP. Bodajże 3 dni temu, 2 godziny, dwie osoby są w stanie przeprowadzić test DRP całego naszego systemu, czyli tak naprawdę odporności nas na awarii całego regionu Google. Tak? Możemy wyłączyć jeden region, wypromować te zasoby, które nie są regionalne, bo jakby wszystko inne jest regionalne i będziemy dalej być operacyjni. Dobrze, wracając do tematu, też jakby ważnym tematem jest to, że gdzieś, jak już te systemy awansują, aplikacje są tworzone, deweloper potrzebuje storage'u, to sprawa jest prosta. No to jakby, co tam chcesz storować, tak? Pytanie do nas, skoro jakby nie wiedzą, przeważnie w tym wypadku, nie wiem, są obrazki, dokumenty, whatever, proponujemy bucket GraphQL, bucket, przepraszam, bucket GCP. Tutaj właśnie też bardzo ciekawy, nie wiem, ktoś kiedyś miał okazję zobaczyć, jak się nazywa. Ja zawsze korzystam z angielskiej konsoli Google'a czy tam AWS-a, więc też nie lubię tłumaczonych. I przypadkiem dostałem link od któregoś z kolegów, który i tam wymienił mi się język w konsoli na polski i bucket to zasobnik. Bardzo, bardzo ciekawe tłumaczenie. I wracając jakby do tematu, jakby tworzymy bucket, możemy tam włączyć wersjonowanie, nie wiem, różne etapy, różne typy storage'u, w zależności od tego, czy to jest bucket, który ma dane, które mamy trzymane długo, czy nie, czy szybko zmiany i tak dalej. Tutaj pokazuję bardzo ciekawy przykład. Deweloper utworzył bucket, poradził sobie sam, zrobił bucket z Terraforma, zrobił copy-paste'a z innego systemu, zaaplajował, wrzucił. Zmiana też przeszła przez nasze ręce. My nie zwróciliśmy uwagi na taką konfigurację. Na bakiecie było włączone wersjonowanie. Problem z tym był w tym wypadku tej aplikacji, że aplikacja modyfikowała jeden plik kilkadziesiąt tysięcy razy w ciągu dnia. W związku, jeżeli to wersjonowanie, jakby taki był use case i naprawdę w tym wypadku bucket był jedyną słuszną opcją, to przez ilość wersji, które były trzymane, brak dobrej polityki utrzymywania ilości wersji i tak dalej, koszt bucketu rósł nam w nieskończoność, wyłapaliśmy problem i tutaj widać dokładnie dzień, gdzie się zorientowaliśmy, wersjonowanie zostało usunięte, wszystkie zasoby zostały wyczyszczone, tak, wszystkie archiwalne wersje systemu i widać tutaj dość znaczący koszt dzienny obsługi tego bucketu, tak, zszedł do poziomu tak naprawdę niezauważalnego w skali, tak? Tutaj drugi tego samego, bardzo podobny przykład. Mieliśmy na jednym z paketów, po pierwsze, znaczy poprawnie ustawioną politykę archiwizacji, ale przez pewien czas skrypt, który miał powodować usuwanie archiwalnych danych w jakichś tam zasadach, przestał działać. W związku z tym dane, które miały być archiwizowane tylko co jakiś czas, były archiwizowane w nieskończoność. Błąd został naprawiony i też została podjęta akcja, dobra, to trzeba wyczyścić te dane, bo płacimy za dużo. Tylko niestety brak wiedzy, tego doświadczenia spowodował, że usuwanie z storage'u typu RHF jest bardzo drogie i tutaj widać jakby skalę, jak drogie. To było usunięte, przypuszczam, kilkaset gigabajtów danych w ciągu jednego dnia. Generalnie to jest 10 tysięcy euro. No, to też bardzo ważna rzecz, że mimo że nie ma limitów w chmurze, to niestety jak nie ma limitów, to trzeba później za nie słono płacić. Dobrze, idąc dalej. Co, jakie komponenty uratowały nas jakby z tego całego chaosu i na czym oparliśmy naszą platformę i co zbudowaliśmy? Config konektor, Argo CD, no i oczywiście helm czarty, standardowy element, powiedzmy, z zakresu Kubernetesa. Czyli tutaj dzięki tym narzędziom udało nam się zbudować taką pełną platformę self-service, że jakby jest potrzeba, to deweloper bardzo, bardzo prostym elementem konfiguracji jest w stanie uzyskać zasoby w GCP i naprawdę to te rzeczy się dzieją w kilka minut, a nie tak jak do tej pory trwało w kilka godzin, kilkanaście dni, bo też mieliśmy takie przypadki, że no niestety te rzeczy ten czas rósł.
I teraz tak, Config Connector, open source narzędzie dostarczane przez Google Cloud do zarządzania obiektami w GCP. Obiektami w GCP, używam elementami, infrastruktury, pakety, service accounty, nawet klastry Kubernetes. Jakby każdy element GCP można opisać za pomocą custom resource definition na Kubernetesie i pod spodem Config Connector, posiadając odpowiednie uprawnienia za pomocą swoich aplikacji, jest w stanie ten obiekt na Kubernetesie utworzyć i dbać o jego spójność do konfiguracji, którą została mu zdefiniowana. I też bardzo fajna rzecz, że ten Config Connector jest wbudowany w Kubernetesa w GCP. Można go po prostu wyklikać tam z tego checkboxa przy tworzeniu klastru, wtedy się instaluje i tak dalej. Oczywiście finalnie trzeba mu nadać uprawnienia, ale jest to bardzo, bardzo dostępna opcja. My już w tej chwili troszeczkę doszliśmy, instalujemy go samemu, gdyż ten progres wersji tej zarządzanej, tak typowo zainstalowanej na klastrze przez Google poprzez kliknięcie ptaszka do wersji, do faktycznie release'ów był troszeczkę w tyle i podjęliśmy tę decyzję, że wymienimy to na zainstalowanego samego, ale jakby zasada działania, wszystkie uprawnienia i tak dalej pozostały na dole, więc ta zmiana była dość przeźroczysta i sprytna dla nas. Argo CD, GitOpsowe narzędzie do trzymania konfiguracji Kubernetesa w repozytorium Gita. I takie Argo ma podlinkowane repozytorium, z którego na bieżąco co jakiś określony kwant czasu czyta te definicje obiektów, wrzuca je do Kubernetesa, a Kubernetes w przypadku dzięki Config Connectorowi czy tam innym jakby tego dba o to, żeby te zasoby GCP czy deploymenty czy cokolwiek innego było zsynchronizowane. Dobrze, w jaki sposób tak naprawdę podeszliśmy do tego tematu i co rozwiązało, jaki set rozwiązań spowodował, że zniwelowaliśmy ten problem oczekiwania, to zmieniliśmy, każdy deweloper może do swojej aplikacji poprzez Helm Dependency zdefiniować, jakie elementy infrastruktury jego aplikacja potrzebuje. Czyli jeżeli potrzebuje bucket, to tak naprawdę tutaj na tym ekranie nie widać, ale na przykład potrzebuje projektów w GCP, to w dependencji do swojej aplikacji mówi: OK, ja mam, jak potrzebuję projektu, więc inkluduję Helm Charta, nazywa się on project. Ten project jakby jest pod aliasem, tam jest jakaś podstawowa konfiguracja, może go nazwać i my, jakby ten projekt z automatu zostanie dla niego utworzony. Gdzieś tam finalnie pod spodem on też dostanie do niego uprawnienia, będzie mógł w nim jakby podejrzeć zasoby, czy tutaj na przykład jest stworzenie serwisa konta na Kubernetesie, który wymagany jest tam pewnie tutaj akurat do Beginner Authorization, ale CCI on Policy to jest Config Connectorowy resource, który tworzy na GCP serwisa konta za dewelopera tak naprawdę. On oczywiście spełnia jakieś nasze wymogi, dzięki temu też w tym samym obiekcie deweloper może definiować: OK, moja aplikacja dodatkowo potrzebuje takich i takich ról. On to wpisuje jakby w konfiguracji, no, wydaje mi się, że później będą przykłady przynajmniej na demo, wpisuje taką rzecz w konfiguracji i z automatu jego aplikacja po zainstalowaniu, po tym jak te obiekty Kubernetesa zostaną synchronizowane, dostanie odpowiedni set uprawnień, tak? Czyli dostanie tę rolę, którą tam wpisał. Ściąga to z nas odpowiedzialność za pilnowanie takich rzeczy. Dzięki temu, że jest to w Gicie, to możemy wymusić, że jakakolwiek zmiana w obrębie pliku, który będzie definiował tę rolę, wymaga zatwierdzenia przez odpowiedni dział naszej firmy. Tak w tym wypadku, jeżeli chodzi o uprawnienia aplikacyjne, to pewnie przejdzie review security, tak? Czy ktoś nie dodaje sobie tych uprawnień za dużo. Tak, to jest ważna rzecz, jakby nie musimy tutaj, jakby nie ma potrzeby wołania nas do pomocy, tak? Jest dokumentacja do tego Helm Chartu, który opisuje jego konfigurację, co można zrobić, jak potrzebujesz bucket, to po prostu zainkluduj zasób, podaj nam jego nazwę, co pod resztą my już ustawimy odpowiednie polityki w związku z tym, że bucket jest regionalny, nieregionalny, zadbamy w przypadku instancji Cloud SQL-a, zadbamy z automatu o backupy, czy tam eksporty, czy żeby takie backupy były zgodne z polityką bezpieczeństwa w firmie
i tak dalej, więc tracimy, znaczy zyskujemy to, że my nie dbamy o zasoby, ale wszystkie zasoby są tworzone według tego, jak my je zdefiniowaliśmy. Dodatkowo jedną rzeczą, którą zrobiliśmy przy okazji, a nam odciążyła strasznie dużo problemów, to było utworzenie czegoś, co się nazywa wodę na helczę. Tak? W czasie rozwoju jakby naszej platformy ilość mikroserwisów, jakie powstała, jakby cały czas rosła, więc każdy miał jakąś potrzebę, tworzył swojego Helm Charta, który odpowiadał za instalację jego aplikacji. W 99% przypadkach to wszystko wyglądało tak samo. Był deployment, był ingres, była ścieżka, pod jaką będzie dostępny ten serwis na ingresie, były jakieś config mapy, było odwołanie do secretów i tyle. Tylko wszyscy zaczęli sobie po prostu tworzyć swoje Helm Charty z mniejszą, większą zmianą i tak dalej, i tak dalej. I tych Helm Chartów nagle się zrobiło tyle, ile mamy aplikacji. No i teraz fajnie, one wszystkie robią to samo. Fajnie by było to zunifikować albo mieć miejsce, żeby wprowadzić zmianę w jednym miejscu, tak? Bo jeżeli jest ten też główny, jeden z głównych powodów, jakby dlaczego ta zmiana powstała, potrzebowaliśmy wdrożyć w skali globalnej dwie funkcjonalności. Po pierwsze, binary authorization na Kubernetesie, który odpowiada za takie za podpisywanie obrazów, że one przeszły przez środowiska, ktoś może je zatwierdzić, czyli jakby ona jest, ten obraz jest podpisany przez odpowiednich akcesorów. I druga rzecz to było odpowiednie labelowanie zasobów w Kubernetesie po to, żebyśmy byli w stanie pogrupować je kosztowo i powiedzieć, że ten zespół na Kubernetesie kosztuje tyle. No jeżeli mam się 300-400 Helm Chartów do zmiany i w każdej trzeba wprowadzić tą samą zmianę, no będzie to zadanie na tygodnie, tak? My zrobiliśmy zmianę w jednym miejscu, tak naprawdę rozesłaliśmy do informacji zespołu, więc oni to mogli jakby zaaplikować, podbić się bardzo szybko, a finalnie też tworzymy, teraz już budujemy takie rozwiązanie, że te Helm Charty, za które odpowiadamy my i które są globalne, jesteśmy w stanie z automatu wybrać projekty, czyli jakby tenantów ze środowiskami, w których te Helm Charty mają być zaktualizowane od razu. Tak? Można by to powiedzieć, że taki na GitHubie, przepraszam, jest taki fajny feature, że można włączyć sobie takiego dependency checka, version checka czy security checka i z automatu takie narzędzia tworzą merge requesty, hej, twoja biblioteka ma podatności security, wypadałoby ją zaktualizować, tutaj jest merge request. Jeżeli masz dobrze, jeżeli w twoim procesie CI/CD są dobre testy, są testy automatyczne, to możesz taką zmianę bardzo szybko wprowadzić i zautomatyzować. Tak? To są elementy, które nam powodowały tą zmianę, tak? Czyli ten Helm chart i te Helm dependency do aplikacji. Tutaj jakby screenshot właśnie z Argo CD. Dodatkową rzeczą, którą nam jakby została nam dana gratis z narzędziem, to mamy podgląd całego środowiska odpowiedzialnego do danego produktu, czy aplikacji, czy zestawu aplikacji w jednym miejscu. Czyli tutaj widać aplikację, że w aplikację plus wszystkie zasoby w GCP, łącznie z jej uprawnieniami, z service accountem, są na takich fajnych, ładnych kafeleczkach w Argo CD. Tutaj też drugi screen jakby ze samej zmiany, tu jest widać, jak prosto zmieniamy, powiedzmy, definicję instancji Cloud SQL pod spodem, podbijamy sobie numerek, tam widać, że to jest wersja patch, więc jakby jesteśmy, powiedzmy, prawie pewni, bo że jest przetestowana ta zmiana, nie spowoduje jakby popsucia tej instancji, typu, nie wiem, rotacja, rozłączenie i tak dalej, więc wiemy, to jest zmiana patchowa. Tutaj akurat konkretnie chodziło o zmianę, drobną zmianę zasad działania naszego backupu, więc jesteśmy bardzo szybko globalnie taką zmianę wprowadzić, tak? Jeżeli mamy tych instancji kilkaset, jeżeli dobrze pamiętam z pierwszego slajdu, to jakby zmiana wszędzie jest problematyczna. Nawet jeżeli to był Terraform, to nie byłby jeden Terraform, jeden monolit wielki, tylko to było kilkanaście repozytoriów i jakby wprowadzenie tej zmiany do podbicia modułu. Tutaj podbijamy jedno miejsce, jedną linijkę, pracujemy nad bardzo, bardzo mocnymi automatami, które będą takie zmiany infrastrukturalne, czy właśnie w Helmcharcie tym głównym, wprowadzać na tych środowiskach z automatu, tak? Czyli tak naprawdę w naszym obiekcie będą z automatu tworzyć merge requesty, które mogą być później przeprocesowane, jeżeli mamy dobre testy, czy tam automaty do zatwierdzania od jakby działu security, bo też takie rzeczy tworzymy, że na każdym merge questie
uruchamia się jakiś pipeline, który sprawdza, nie wiem, w przypadku aplikacji SonarQube'em i ta aplikacja, jeżeli przechodzi taki skan, jest w stanie jakby, jest w stanie być zmerdżowana do środowiska automatycznie. Oczywiście nie we wszystkich przypadkach do produkcji na przykład jest to możliwe, żeby ta zmiana weszła z automatu, ale definitywnie te niższe środowiska, to wprowadzenie zmiany aplikacyjnej powoduje to, że jeżeli deweloper tworzy merge request, czy pull request w nomenklaturze GitHuba, to ta zmiana z jego merge requesta z automatu tworzy się na zdefiniowane przez niego zdefiniowane przez niego środowiska, pójdzie z automatu, tak? Czyli on wypuszcza merge request ze zmianą i ta zmiana z automatu może zostać zmerdżowana i wrzucana w środowisko, albo z tego merge requesta też potrafi po tam kliku manualnym w pipeline wylądować na środowisku. To jeszcze rozwiązaliśmy tym problemem, tą zmianą i to, co za to wszystko płaci, tak? Do tej pory, jeżeli wszystkie zasoby w GCP były tworzone przez nas, tak, czyli przez ten kilkunastoosobowy zespół, który odpowiada za utworzenie tych zasobów, no to jakby tak, dlaczego tak drogo? No bo Team Cloud nam utworzył takie zasoby, a nie inne, tak? Jakby odpowiedzialność jest przeniesiona bezpośrednio na nas, tak? Teraz w tym modelu każdy team produktowy, czy każdy zestaw aplikacji, nomenklatura to jakby nie ma większego znaczenia, jest pogrupowana, to ta grupa aplikacji zawsze jest deployowana w GCP w swoim projekcie, bądź w projektach, jeżeli jest taki wymagany, bo są zasoby, które jakby wymagają tego, żeby były w wydzielonym projekcie, to z automatu, przez to, że mamy wodę na Helmcharta i wszystkie, wszystkie Helmcharty infrastrukturalne tworzymy my, one z automatu są olabelowane w jakiś tam sposób, więc grupowanie, czy to w automacie billingowym, który jest dostarczany przez konsolę Google, czy tak jak tutaj widać na screenshocie w Data Studio, jesteśmy w stanie dla każdego produktu wyfiltrować sobie, ile kosztuje mnie dany projekt i na co się składa. A możemy też oczywiście wejść, również mamy przygotowane odpowiednie dashboardy, które pozwalają, proszę, pozwalają zejść do poziomu jednej aplikacji czy do jednego zasobu. Jesteśmy w stanie powiedzieć, na przykład zobaczyć, o, ten zasób jest drogi, do jakiego zespołu należy. No dobrze, wszystko jest tak pięknie, ale niestety nie do końca. Jakie są problemy? Tak samo jak i w Terraformie, to nie wszystkie zasoby w GCP są obsługiwane przez Confi Connector. Cały czas są dozowane, cały czas są uzupełniane, ale no nie wszystko jest, tak? W Terraformie też to się rozwiązuje pewnie w podobny sposób. My jakby są różne sposoby na rozwiązywanie tego problemu. My podjęliśmy tą decyzję, że bardzo chcemy, bardzo nam się podoba to, że tak naprawdę wszystko mamy w Kubernetesie, więc wszystko mamy w jednym widoku aplikacyjnym. Jesteśmy to w stanie fajnie pokazać, jest jakby bardzo, bardzo to spójne, więc dla zasobów, które powinno być API GCP, przepraszam, literówka. Wszystkie zasoby są tworzone na podstawie Custom Resource Definition w Kubernetesie, tak? I to nie mieliśmy trochę czasu, szybciej nam było zrealizować pewne rzeczy, więc nie poszliśmy od razu w pisanie operatorów. Gdzieś tam w fazie podstawowej woleliśmy nie bawić się w tą część, więc mamy takie nazywane przez nas semi-operatory, czyli są customowe pipeliny, które w określonym interwale czasu, tam 5, 10, 15 minut, pobierają przez API Kubernetesa te CRD-ki, które utworzyliśmy my i na podstawie tego, czy to Terraformem, czy skryptem baszowym, czy czymkolwiek innym, dodają nam te zasoby, bądź modyfikują odpowiednie rzeczy w Kubernetesie. Tak, tutaj mamy na tym screenshotie jest Kafka Pipeline, Conf Pipeline. Jeden pipeline odpowiada za generowanie i tworzenie kluczy do autoryzacji do Kafki dla zestawu aplikacji, czy aplikacja w konfiguracji swojej podaje dependencji Kafka pod taką nazwą, czy jakby taką grupą, ten pipeline automatycznie pobierze, dzięki temu, że on dodał ten custom resource, ten pipeline pobierze ten zasób z Kubernetesa, przeczyta sobie tą konfigurację i odpowiednimi skryptami wygeneruje taki certyfikat, wrzuci na środowisko
i ten certyfikat będzie dostępny jako secret, podmontowany pod daną aplikację, przepraszam, nie podmontowany, tylko dostępny z Secret Managera, Google Secret Managera. I drugi przykład, jak rozwiązaliśmy taki problem w przypadku Firestora. Da się utworzyć projekt GCP, jeżeli chodzi o zasób, ale Fire na poziomie API Kubernetesa, przepraszam, API Config Connectora, nie dało się zmienić typu danych Firestore czy tam DataStore na lewo. Więc tutaj powstał job na Kubernetesie, który się tym zajmuje. Też widzi, fajnie jest to, bo widzimy jego status w miejscu, gdzie powinien być i jakby jest to custom job, który zmieni nam ten typ danych. Tak? Dalsze problemy, jakby problemów część dalszy, też fajne rozwiązanie, bo jakby my nie porwaliśmy się na to, że będziemy całą naszą platformę migrować od razu. Tak? Teraz przygotowaliśmy narzędzia i platformę i teraz bierzemy aplikację po aplikacji, produkt po produkcie, w współpracy z zespołami deweloperskimi. Przy współpracy z zespołami deweloperskimi migrujemy te aplikacje. No, pozostałe zasoby zostają gdzieś w tej drugiej części chmury, tak, na innym klastrze. Mamy też jakieś narzędzia, tak, czyli mamy Elastica, który zbiera logi, gdzieś tam jest Grafana, gdzieś tam są jakieś narzędzia dedykowane do backupów, do wielu, wielu różnych rzeczy. Trzeba się z tym połączyć, tak. Nam zależało, żeby ta platforma była jak najbardziej zautomatyzowana, więc jeżeli chcę dodać kolejne środowisko i na tym środowisku nasze narzędzia potrzebują coś zrobić, to one mają mieć te uprawnienia by design. Tak? Ja nie chcę, jakby bardzo mi zależy na tym, że jeżeli robię środowisko i są zależności, które gdzieś tam muszą być wykonane, to żebym ja nie musiał myśleć o tym. Żebym ewentualnie dostał informację zwrotną, hej, utworzyliśmy, no dla ciebie możesz działać. Tak? Tutaj z pomocą przyszedł nam Cloud Asset Inventory. Jest to bardzo, bardzo fajne narzędzie od Google'a. Tu jest, po pierwsze jest inwentory, takim w jednym miejscu, ten pierwszy ekran, gdzie pokazywałem ilość zasobów, to on właśnie gdy zbiera te zasoby w jednym miejscu, a po drugie oferuje wysyłanie eventów, po pierwsze zbiera informacje o wszystkich zmianach, tak? Czyli jeżeli modyfikujemy bucket, to w takim asset inventory ta zmiana się odbędzie, zostanie wysłana jako event. Można ten event przeprocesować, historycznie by design jest trzymany przez X, oczywiście można sobie to gdzieś wyeksportować, żeby mieć to dłużej, tak? Ale bardzo ważne jest, bardzo fajnym rzeczem jest to, że w większości zasobów GCP ta zmiana wysyłana jest live, bądź bardzo, bardzo szybko, tak? Czyli my tutaj na tej podstawie zrobiliśmy sobie taką obsługę, że Cloud Asset Inventory wysyła nam taką informację, że utworzył się bucket, albo zmienił się bucket, albo utworzyliśmy zonę DNS-ową, albo utworzyliśmy IP w CloudNacie, albo utworzyliśmy nowy klaster Kubernetesa i trzeba go wpuścić do środowiska po to, żeby jeżeli tworzymy klaster Kubernetesa, to dostajemy taką informację, hej, utworzyliśmy nowy klaster Kubernetesa. Ten klaster powinien mieć dostęp do naszego GCR-a, który jest wydzielony w wersji toolsów. Przepraszam. Więc ten automat dowie się o tym, że ten klaster jest, znajdzie jego serwis, account i z automatu nada mu uprawnienia, tak? I proces eventu jest taki, że Google informuje nas o zmianie resursa bądź tam zasobu GCP na PubSub'a. Mamy napisaną cloud funkcję, która te elementy z tego PubSub'a pobiera, wrzuca na pipeline do naszego GitLab'a i tam już odpowiednim zestawem skryptów ten event jest analizowany, bo czasami chcemy, jakby jeżeli ten na przykład obiekt zmienił się tak w jakichś tam specjalnych warunkach, tam się dostaje takiego dużego JSON-a i po prostu na podstawie takich prostych ifów jesteśmy w stanie sprawdzić, czy to jest nowy obiekt, stary, czy zmieniony i na podstawie tego podejmujemy akcję. To jeżeli chodzi o problemy takie główne i rozwiązanie. Co osiągnęliśmy przy okazji? Mamy bardzo fajne nazwy projektów GCP. Gdzieś chcieliśmy tą warstwę naszej infrastruktury core'owej wydzielić od warstwy aplikacji produktowej, więc Kubernetes nasze i host projecty, gdzie są sieci definiowane, nazwy ich są zdefiniowane na pomocą jakby kreskówek z Looney Tunes. Bardzo fajnie się na to patrzy.
Tak, jakby głównym celem przy okazji to było rozdzielenie naszej całej infrastruktury takiej korowej, odpowiedzialnej właśnie za Kubernetesa i za sieci od tego, co się dzieje na warstwie aplikacyjnej, więc to są dwa oddzielne sety infrastruktury, zasobów GCP. Tak? One są wydzielone, deweloperzy tak naprawdę nie potrzebują i bardzo często nie mają na przykład wjazdu do tego, żeby sobie pooglądać zasoby w Kubernetesie. Tak? Po co jest Argo, gdzie te zasoby równie dobrze widać? Tak? Tam na niższych środowiskach jest to możliwe, na wyższych już nie. Setup infrastruktury naszej, tej takiej bardzo, bardzo na dole, czyli Kubernetes plus Host Project, jest od siebie niezależny. Możemy tych infrastruktur ustawiać w nieskończoność, skalujemy się w tym wypadku są horyzontalnie i one są, co jest ważne, sieciowo identyczne. Czyli każdy z tych Kubernetesów ma dokładnie ten sam zestaw sieci pod spodem, jest jakby w tym samym tridze. Z bardzo prostego powodu wcześniej nasza infrastruktura była bardziej jednorodna. Mieliśmy połączenia między VPC, peering i tak dalej. I to spowodowało, że zaczęliśmy trafiać na bardzo, bardzo dziwne limity w GCP, z którymi rozwiązania były bardzo ciężkie. Tak? W GCP możemy wyróżnić kwoty i limity. Kwoty to jest coś, co można sobie wejść do konsoli. Kwotą jest na przykład, że jak jesteś nowym użytkownikiem GCP, to możesz utworzyć maksymalnie 5 maszyn VM. Możesz mieć maksymalnie 100 service accountów bądź 10 instancji cloud SQL. Tak? Przy naszej skali te wszystkie limity to są kwoty, które przy naszej skali wszystkie mamy już bardzo dawno popodnoszone, przepraszam, ale podniesienie kwoty jest relatywnie proste i szybkie. To też zależy których, bo do niektórych jak masz nowy projekt i pewnie on jest opłacony finalnie, to podniesienie liczby maszyn VM, które możesz mieć w projekcie, to Google zarequestuje się po 5 minutach, automat to przerobi, dostaniesz maila i ta kwota zostanie powiększona i działasz dalej, tak? Są jeszcze limity. Limity nie są jawne, nie wszystkie są. Zdarzyły nam się przypadki, że limity, które trafiliśmy, nie są w dokumentacji. W pewnym momencie, jakby tu są głównie właśnie te limity sieciowe, które wiązały się z tym, że mieliśmy kilka VPC ze sobą połączone peeringami. Ten limit, ta ilość peeringów jest bardzo mocno powiązana z tym, ile load balancerów czy tam forwarding grup utworzyć. W pewnym momencie chcemy utworzyć nowy load balancer. Dostajemy limit, że przekroczyliśmy numer, jakby przekroczyliśmy ilość tych load balancerów, próbujemy zarequestować podbicie i GCP mówi nam jako firmie, słuchajcie, tak, da się, też nie jesteśmy w stanie go podnieść wam do nie wiadomo jakich rozmiarów, ale macie teraz tyle, możecie mieć tyle, ale to i to wiązało się z 3 tygodniami pracy, tak? Bo trzeba było zmniejszyć ilość peeringów w systemie i powoduje to jakby straszne komplikacje, więc teraz ta infrastruktura jest mocno oddzielona, obeszliśmy te wszystkie mity i jesteśmy bardzo zadowoleni z aktualnego rozwiązania. Jakie mamy kroki dalej? Pełna automatyzacja, to co wspominałem wcześniej, że te pipeliny gotowe są teraz działają, przechodzą pewną rewolucję i jakby do każdej bardzo prostą operacją do konfiguracji naszego pipeline'u w aplikacji, tam gdzie jest już całe CI zbudowane, inkluduję sobie nowy pliczek, który odpowiada za CD, mówię mu, że ta aplikacja albo manualnie, czyli po kliknięciu play w pipeline'ie, albo automatycznie ten pipeline się uruchomi sam, ma być zdeployowana na te środowisko, tak, deweloper definiuje listę i zapomina o procesie, tak, on już nie musi wchodzić do Argo, on już nie musi, jakby wie, on wie, że jeżeli ten pipeline ustawi sobie manualnie, to po skończonym kwancie czasu Argo nam się synchronizuje bodajże co 3 minuty, to jego aplikacja zostanie zainstalowana, pracujemy tutaj też, nie ma tego napisanego, na takim feedback loopem, że jak ta aplikacja pojawi się w Argo, a nawet tutaj już mamy chyba gotowe, że jak aplikacja pojawi się w Argo, to pójdzie informacja na czata, na Slacka czy na jakiekolwiek inne narzędzie i deweloper dostanie feedback, że po jego commicie aplikacja jest już zainstalowana, tak, i może sprawdzić, czy działa, tak, więc ten taki pełny feedback loop.
Na pewno chcemy przejść na taki operator na Kubernetesie, co nam będzie wymagało dużo czasu. Dzięki temu, że używamy Argo, chcemy wdrożyć możliwości bardzo prostych testów AB, w sensie prostą możliwość dla deweloperów, możliwość prowadzenia testów AB dla swoich aplikacji, jak i elementów Canary Release. Tego nam teraz brakuje, to próbujemy dodać. Dobrze. Spróbuję teraz zrobić krótkie demo. Niestety z powodów ustawień mojego komputera i pewnych zabezpieczeń będę musiał trochę rotować, w sensie zmieniać zakładki, więc trochę może będzie to chaotyczne, ale nie mogę wam wyszerować całego okna. Więc mogę, jakby moje ustawienia powodują, że mogę wyszerować tylko tab. Więc mówiliśmy o tym, że ułatwiamy budowanie zasobów GCP. Niech pokażę, jak taki proces wygląda. Znikam prezentacja, wszystko ok. Tu mamy jakby mój przykładowy projekt GCP. Jak widać, nie ma żadnych bucketów. Teraz ja jako deweloper, potrzebując taki bucket, robię sobie merge requesta, który inkluduje mojego helmcharta. Z jaką tam wersją? Te wersje są opisane w jakiejś dokumentacji i podaję, że moje buckety mają się nazywać tak. I ja tutaj z premedytacją wyłączyłem te pipeline automatyczne, bo mi merge'owały te requesty z powodu moich uprawnień, jak i ustawień tego projektu, więc musiałem je wyłączyć, ale tak by design po taki merge request wdroży się automatycznie, tak? Bo przejdzie odpowiednie walidacje, czy są security, czy QA, czy nasze walidatory do elementów. I mogę merge'ować zmianę. Już momencik, przełączam się na ekran, albo. I teraz tak, ja sobie wymuszę odświeżenie, żeby zobaczyć tą zmianę szybciej. Argo bodajże czyta, próbuje odświeżyć sobie konfigurację co 3 minuty, więc ten proces się wykona sam. Tak? I tutaj widać, Argo podjęło mojego commita i tutaj już widać obiekt opisujący właśnie za pomocą CRDK-a Google'a bucket. Tak? Zauważcie, że ja tutaj nie musiałem podawać tak naprawdę nic innego oprócz nazw bucketów. Tak? Wymuszę też synchronizację, bo chyba mam wyłączoną na tym projekcie. Obiekt pojawił się nie został wrzucony na Kubernetesa. Tu dostaje informację, że jest resource is up to date. Tak? Jak teraz się przełączę do mojego projektu GCP, to zobaczę, że został utworzone te moje buckety. One są sprefiksowane nazwą mojego środowiska, ale tak naprawdę o nic innego oprócz podania nazw tych buckietów. Ja nie musiałem zrobić. Tak? One z automatu, jak widać, tworzyły się multiregionalne w Europie ze storage'em standard. Tak? Te wszystkie rzeczy można skonfigurować, można to zmieniać, ale dzięki temu ten bucket już istnieje, deweloper może zacząć z niego używać i działać. Tak? Pokażę drugi przykład. Też jeżeli chodzi o sekrety, to używamy Google Cloud Secret Managera i to też powoduje, że te sekrety muszą być utworzone jako zasób GCP, tak? I też dzieje się to z automatu. Już pokazuję. Tu jest jakiś zestaw przykładowych sekretów, które są już zdefiniowane, utworzone i są, tak? I teraz ja jako deweloper chciałbym sobie dodać nowego sekreta. Moja aplikacja potrzebuje jeszcze jedno miejsce, żeby trzymać jego dane, tak? Więc robię sobie merge requesta, który do konfiguracji tego mojego helm dependency dopisuje kolejnego secreta, tak? Ja sobie merge'uję taką informację. Znowu muszę przejść. Merge'uję sobie taką informację. Przejdę do... Oj. Co się stało? Dobra.
Moderuję sobie aplikację. Ta aplikacja jest już jakby zainstalowana i ona, te secret managery tutaj widać, że to są te sekrety, które są już tam wcześniej były. Teraz, jeżeli sobie odświeżę i wymuszę też synchronizację, to widać, że Argo podjęło zmianę i za dosłownie parę chwil ten sekret powinien się synchronizować i pojawić na konsoli Google'a. Złośliwość rzeczy martwych. O, wyskoczył jakiś błąd, nie zdążyłem sprawdzić co. I tutaj widać też, że ten moduł z automatu obsługuje dodanie uprawnień dla serwisa konta tej aplikacji tego sekretu, tak? Więc on, ja podałem tylko i wyłącznie nazwę tego sekretu, ale dzięki temu, że ten moduł jest napisany tak, a nie inaczej, już w tej chwili ta aplikacja ma uprawnienia do tego sekretu, tak? On się gdzieś tutaj też pojawił w Argo. Tu mamy informację o tym, że ten obiekt jest już w Google, w konsoli. Już Wam pokazuję, że w Google ten obiekt też już się pojawi, tak? Mam secret, który dzięki temu, że ja jakby jestem, mam uprawnienie wyższe, ja wypełniam, tak? I za wypełnianie zespoły deweloperskie punktowo są w stanie dostać uprawnienia do edycji tego secreta, więc deweloper tak naprawdę będzie odpowiadał za zawartość tego secretu. Czyli tutaj też pozbywamy się kolejnego problemu, bo tylko jakby nasz zespół gdzieś tam miał dostęp do Volta, do hashicorp Volta, którego używaliśmy poprzednio secretów. Jeśli się nadać uprawnień, to tutaj deweloper punktowo do tego jednego secretu jest w stanie dostać dostęp i będzie odpowiedzialny za jego edycję. Także kolejny problem ściągamy z naszego zespołu. I jeszcze jedno demo, troszkę bardziej można powiedzieć zaawansowane i wymagające odrobinę większej wiedzy bądź dokładniejszego przeczytania dokumentacji. Dodanie instancji Cloud SQL-a. Tutaj dalej implodujemy naszego helmcharta i tutaj musimy podać drobną konfigurację. Ta cała konfiguracja, która jest tutaj automatyczna, tak naprawdę dzięki naszemu systemowi, że to, co widzimy tutaj, to, co widzimy w tym repozytorium, jest tak naprawdę generowane na podstawie innego, to ten element, który jest jakby skomplikowany, powiedzmy, i trudny do zapamiętania, tak samo jak i ten, czyli sieć, w której ma być zostać uruchomiony dany Cloud SQL, jest uzupełniany z automatu. Deweloper nie musi myśleć, co on tu ma wstawić, on tutaj tylko wstawi jakby zmienną. Tutaj masz mi podstawiać projekt ID mojego projektu. Tu podstaw mi informacje o sieci, tak? To się zadzieje wszystko z automatu. Teraz jak sobie wejdziemy do mojego projektu BCP, nie ma instancji Cloud SQL, tak? Więc ja sobie teraz wezmę i tą zmianę tutaj, która jakby to jest include naszego helmcharta przygotowanego przez ten zespół, tu jest jego konfiguracja, podajemy region, w którym mamy być i to też, deweloper tego nie musi wiedzieć, w jakim regionie. To my na podstawie jakiejś konfiguracji definiujemy, że te Cloud SQL dla tego produktu mają się deployować tu, w tych sieciach, w takim projekcie i ten deweloper tego nic nie musi, tej, nie, nie, nie potrzebuje posiadać tej wiedzy. Jak sobie zmerdżuję, a dalej wejdę do Argo i do tej aplikacji, odpowiada, odświeżę sobie, zrefreshuję. I za parę sekund Argo podejmie zmianę i zacznie tworzyć obiekt Cloud SQL na Kubernetesie. Stamtąd ten obiekt podejmuje config connector i zacznie tworzyć instancję. Tu już nie będziemy czekać, bo tworzenie tej instancji trwa troszkę. I tutaj widać, że on już zaczął tworzyć tu MySQL instancję. Obiekt jest update in progress. I już się przełączam na pierwszą zakładkę, w której jest ten obiekt, ta instancja Cloud SQL jest utworzona. No i tworzenie jej jakby zajmie tak 5-10 minut, ona się pojawi, deweloper już może zacząć na niej pracować przez odpowiedni obiekt konfiguracyjny też jeżeli chodzi o, albo jeżeli powiem, nawet konfigurację tego samego, on jest w stanie zdefiniować
użytkownika, z którym będzie się jego aplikacja mogła połączyć, nadać uprawnienia do Cloud SQL Proxy po to, żeby nasza instancja była za SSL-em. To wszystko się dzieje z automatą. W tej chwili po utworzeniu tej aplikacji jedynie, co musi tak naprawdę zrobić, to dowiedzieć się albo wpisać w konfiguracji swojej aplikacji nazwę instancji, do której chce się połączyć i też przez odpowiednie wyinkludowanie tego helma powstanie, dzięki temu, że używamy master helma, w sensie wodeno helm charta, czyli tak master helma, on w środku ma już wbudowane proxy do Cloud SQL-a, więc jedynie co on musi podać to, jak chce się łączyć do tej aplikacji i hostem jest localhost, tak? I on jakby pod spodem dzieje się cała automatyzacja, która powoduje, że on już w tej chwili tak naprawdę za 5 minut, jak ta instancja się zrobi, to będzie mógł jej korzystać. Korzystając, że jestem w fajnym czasie, to mogę jeszcze pokazać, że sprzątanie zasobów też wygląda tak samo. Tu mamy te utworzone te 5 pakietów, które sobie zrobiliśmy commitem. Ja teraz spróbuję je, mam nadzieję, że wszystko zdziała. Spróbuję je usunąć. Bakety robiłem jako pierwsze, więc to będzie ten merge request, tak? Już odświeżamy, merge'uję zmiany i muszę się przełączyć na tą aplikację, która miała, już szukam, podpięte te bakety. To są te bakety, które sobie utworzyliśmy wcześniej. One za chwilę znikną, tak? Dzięki odpowiednim też politykom, tego, że ten projekt to jest projekt testowy, tak? Odpowiednio tam nie zostanie usunięty bucket, który ma dane, tak? Nie chcemy, jakby chcemy mieć tą warstwę bezpieczeństwa, tak samo instancja Cloud SQL nie zostanie w takim środowisku produkcyjnym wyczyszczona z automatu, tak? Nie ma takiej opcji. I tutaj widać, że ten jakby Kubernetes, jakby Argo stwierdziło, że te zasoby musi coś z nimi zrobić, tym go nie usunąć, wymuszę synchronizację. I za parę chwil, muszę jeszcze tutaj zaznaczyć opcje, które są włączone z automatu na środowiskach niższych, tak? Obiekty zniknęły tutaj z konsoli i też ja już ich fizycznie nie widzę w swojej GCP. Tak, to z mojej strony wszystko. Limitami mnie zafrapowały się, limitami bez limitów. Mieliście jakieś problemy właśnie z tym, że te limity was ograniczają przy tej liczbie zasobów? To jest coś, co trzeba, nie wiem, kombinować, omijać, uruchomić polską naturę? Tak, polską naturę na pewno. Znaczy, z racji tego, że jesteśmy partnerem Google'a, jako ten, więc ten support mam troszkę na wyższym poziomie, też mamy dedykowaną osobę, która nas wspiera. Jeżeli trafialiśmy w takie trudniejsze limity, to mieliśmy pomoc, mieliśmy wsparcie, ale tak, zdarzały się takie elementy, że te limity nas ograniczały. Bardziej może nie ograniczały, tylko powodowały, że nie mogliśmy progresować tak szybko. Tak? W momencie, kiedy trafiliśmy na te limity z sieciami, to zatrzymaliśmy rozwój pewnych komponentów, bo dobiliśmy tak wysoko do limitu, że musieliśmy przeorganizować całą infrastrukturę. No i dzięki temu, że jesteśmy w GCP, to jakby jesteśmy w chmurze, nie płacimy upfront, to mogliśmy to zrobić odpowiednio szybko, tak?